Witajcie. Dzisiaj będziemy sobie robić małą serwetkę z takiego schematu. Schemat pochodzi z gazetki Robótki Ręczne numer 146 z 2004 roku i to jest na miesiąc styczeń. Zeskanowałam dla Was wzór, udostępniam Wam go w linku pod filmem do pobrania z mojego dysku Google. Kiedy przerabiam wzory z gazetki, zawsze podaję Wam, która to gazetka, który rok, być może macie ją w swoich zbiorach i przerabiam wzory z gazetek tylko już niedostępnych, które możecie dostać już tylko i wyłącznie z drugiej ręki. I taki wzorek będziemy sobie przerabiać. Tutaj ładnie numery rzędów są oznaczone. Totalnie będzie 21 rzędów, więc ona będzie mała, dosyć szybko będzie się przerabiać. Szydełko mam 1,75 mm, więc naprawdę malusieńkie. Do tego mam sobie taką bawełnę merceryzowaną od Hobby i wszystkie specyfikacje podam Wam oczywiście w opisie. I zaczniemy sobie od rzędu pierwszego. Jeśli chcecie, to wydrukujcie sobie ten wzór, jeśli nie, korzystajcie z komputera. Ja też nie będę, będziemy brnąć razem przez każdy rząd, ale wiadomo, że im większy rząd, im dłużej w okrążeniu będzie się go przerabiać, tym będę Wam pokazywać tylko jedną sekwencję, a potem będziecie sobie do końca okrążenia powtarzać już sami. Więc warto, żebyście ten wzór miały przed sobą, zresztą razem będziemy z tym wzorem sobie pracować. Ok. W rzędzie pierwszym mamy 7 oczek łańcuszka. I 7. Łączymy je w pierwszym oczku oczkiem ścisłym. I to jest nasza pętelka, w której teraz będziemy pracować. I w tej pętelce robimy 23 słupki, ale zanim zaczniemy, każą nam zrobić 3 oczka łańcuszka do góry. I tutaj, tak jak widzę, mniej więcej przez kilka kolejnych rzędów tak samo będziemy te rzędy zaczynać, czyli 3 oczka łańcuszka do góry, to dopiero później ulegnie zmianie. I tutaj, jak sobie liczę z wzoru, robimy 23 słupki. I mam już tu moje 23 słupki. I teraz łączę oczkiem ścisłym w pierwszym słupku. Ciach i ciach. Mamy tutaj nasze oczko, można równomiernie porozkładać te słupki. Znowuż robimy 3 oczka łańcuszka do góry i robimy jeszcze jedno oczko i robimy słupek w pierwszym słupku, czyli w tym samym, z którego wyszłyśmy. Teraz robimy jedno oczko i robimy słupek w kolejnym słupku. Jedno oczko i słupek w kolejnym słupku. Więc wychodzi na to, że pomiędzy każdym, robimy dosłownie to samo, z tym, że pomiędzy każdym słupkiem będzie jedno oczko łańcuszka. I tak przez całe okrążenie. Przerobiłam sobie już to okrążenie, tak jak widzicie, tak się to tutaj rozwija. Sprawdźcie, czy aby na pewno macie 23 słupki, czy aby na pewno wbiliście się w każdy słupek i czy wszędzie macie oczka, po jednym oczku pomiędzy. Tutaj byłam przy ostatnim słupku, zrobiłam jedno oczko łańcuszka i wbijam się
Tu mamy trzy oczka łańcuszka z początku i wbijam się ostatnie oczko, robiąc oczko ścisłe. I tak nam się ładnie to kółeczko zamknęło. Teraz w rzędzie trzecim znowuż każą nam zrobić trzy oczka łańcuszka. I będziemy teraz robić dosłownie to samo, tylko że tym razem będziemy robić dwa oczka łańcuszka pomiędzy. To znaczy, zrobiliśmy trzy do góry plus dwa oczka. Narzucamy sobie i w kolejnym słupku robimy słupek. Teraz po słupku dwa oczka łańcuszka i w kolejnym słupku słup. Zawsze wbijamy się w słupki, nigdy w oczka, te, które robiliśmy wcześniej pomiędzy, tylko pod słupki. I to jest dosłownie to samo, co w poprzednim okrążeniu, słupek na słupku, a pomiędzy nimi dwa oczka. Zróbcie sobie tak do końca rzędu. Jestem już na końcu tego okrążenia. Po ostatnim słupku robię jeszcze dwa oczka łańcuszka. I wbijam się, tu robiliśmy pięć oczek, ja się wbijam w raz, dwa, trzy, w trzecie oczko od dołu oczkiem ścisłym. Ciach. I znowuż kolejne okrążenie mamy zakończone. Teraz rząd czwarty i znowu robimy trzy oczka do góry. I teraz pomiędzy będziemy mieli trzy oczka łańcuszka, więc dorabiamy jeszcze trzy. I w najbliższym słupku robimy słupek. I teraz po prostu wychodzi na to, że znowu rząd będzie praktycznie taki sam. Dwa, trzy, tylko pomiędzy słupkami będziemy robić trzy oczka tym razem. Więc cały czas ta sytuacja analogicznie się powtarza. Słupek na słupku, raz, dwa, trzy oczka pomiędzy i słupek na słupku. Przeróbcie tak do końca rzędu. I jestem już na końcu okrążenia. Zrobiłam ostatni słupek, po ostatnim słupku trzy oczka. I standardowo odliczam od końca w pierwszych oczkach, które robiliśmy. Raz, dwa, trzy i w trzecim wbijam się i łączę okrążenie oczkiem ścisłym. Ciach. Powstaje nam tutaj taka pajęczynka. I teraz w rzędzie piątym będzie mała zmiana, ale nadal będzie dość podobnie. Robimy trzy oczka do góry. Dwa i trzy. Robimy od razu tutaj narzut i w tym samym miejscu, w tym samym oczku, gdzie robiliśmy te trzy oczka łańcuszka, robimy słupek. Czyli mamy tak jakby, mamy trzy oczka łańcuszka i jeden słupek w jednym oczku, w jednym słupku. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka, dwa, robimy narzut i w najbliższym słupku, jaki mamy, robimy jeden słupek i od razu bez żadnych oczek drugi słupek. Teraz będziemy robić tak, że w każdym słupku robimy dwa słupki, a pomiędzy nimi dwa oczka łańcuszka. Czyli znowuż tak trochę podobnie jak poprzednio, tylko teraz w jednym słupku nie robimy jednego słupka, tylko dwa. Tak to się prezentuje. Ta nasza pajęczynka będzie się teraz o te słupki rozszerzać. Zróbcie to do końca, to jest nasz piąty rząd. Zróbcie go do końca, połączcie go w dokładnie ten sam sposób, zakończycie na dwóch oczkach i łączycie w trzecim oczku z łańcuszka początkowego
oczkiem ścisłym i wtedy przejdziemy do rzędu szóstego. No dobra, piąty rząd mamy już zakończony, teraz będziemy robić szósty. I tu będzie mała zmiana, ponieważ na początku robimy cztery oczka łańcuszka. Dlaczego? Dlatego, że teraz nie będziemy robić słupków, tylko słupki podwójne, podwójnie nawijane. I teraz w tym samym oczku wbijamy podwójnie nawijane, tak jak ja teraz, możecie sobie przytrzymać palcem. Wbijamy i robimy słupek podwójny, z tym, że przeplatamy dwa razy, tak jak ja, i dwie pętelki zostają nam na szydełku. To znaczy pętelka od tych czterech oczek i pętelka od słupka. I teraz te nasze słupki, tak jak widzimy na schemacie, mamy mieć dwa podwójne słupki w jednym oczku jednego słupka i dwa podwójne słupki w jednym oczku kolejnego słupka, z tym, że one wszystkie mają być zamknięte u góry razem. Więc robię podwójne nawinięcie, w kolejny słupek wbijam się i robię raz i dwa. I teraz analogicznie musimy mieć trzy pętelki na jednym, na szydełku. No ze względu na to, że mamy dwa słupki i te cztery oczka łańcuszka, które zastępują nam ten słupek podwójny. I jeszcze jeden potrzebujemy. Wbijamy się teraz znowu w ten sam słupek, w to samo oczko, które przed chwilą. Robimy raz i dwa. Mamy trzy pętelki od trzech podwójnych słupków i od tych oczek. I teraz, żeby zamknąć je wszystkie razem na górze, robimy narzut i przeciągamy przez wszystkie oczka. I powstał nam tutaj taki migdałek. I to jest dokładnie w rzędzie szóstym. To jest to miejsce, to są te migdałki. Teraz zrobiliśmy to. I tutaj tak to wygląda, że mamy dwa podwójne słupki w jednym słupku z poprzedniego rzędu, dwa podwójne słupki w drugim słupku poprzedniego rzędu, z tym, że zamykamy je razem. Tutaj nawet macie napisane, że jeśli znaki zbiegają się u góry, należy wszystkie zaznaczone oczka przerobić razem. Jeśli zbiegają się u dołu, należy wkuć wszystkie oczka w jedno miejsce. I teraz tutaj pomiędzy tymi migdałkami naszymi mamy 7 oczek łańcuszka, więc ja sobie teraz te 7 oczek wykonam. I jako, że to jest taka trudniejsza figura, to znaczy dla zaawansowanych to jest bardzo proste, ale jeśli mamy te osoby początkujące, to pokażę jeszcze raz. Dwa nawinięcia możemy przytrzymać sobie tutaj palcem. Wbijamy się w kolejny najbliższy słupek i robimy raz i dwa. Mamy dwie pętelki na szydełku, tak jak poprzednio. Teraz znowu robimy dwa nawinięcia. Wbijamy się w dokładnie ten sam słupek. Robimy raz i dwa. Mamy trzy pętelki na szydełku. Kolejne dwa nawinięcia. Wbijamy się w następny słupek. Robimy raz i dwa. Mamy cztery pętelki na szydełku. I kolejny podwójny słupek. Mamy raz i dwa. No i mamy tyle, ile zrobiliśmy podwójnych słupków. Tyle mamy narzutów plus ten od łańcuszka pomiędzy. I przeciągamy przez wszystkie. Mamy kolejny migdałek. Sami zobaczcie, jak to się pięknie układa. Teraz myślę, że już na pewno sobie poradzicie. Przeróbcie to do końca rzędu i spotkamy się przy zamykaniu tego rzędu. Zrobiłam ostatnie 7 łańcuszków, 7 oczek łańcuszka. Tutaj tak te nasze migdałki się ładnie prezentują. I teraz tak. Mamy ostatnie 7 łańcuszków. Wbijamy się w szczyt pierwszego migdałka i robimy
tradycyjnie oczko ścisłe. Mamy zamknięte okrążenie i teraz tutaj schemat mówi nam, że mamy zrobić raz, dwa, trzy, cztery oczka ścisłe do góry po tym łańcuszku. Czyli wbijamy się w pierwszy. Jest takie maciupeńkie. Pierwszy. Robię oczko ścisłe. Nie zaciągajcie zbyt mocno. Wbijam się w drugie oczko. Robię oczko ścisłe. W trzecie oczko. Ups, uciekło. I w czwarte oczko. Ciężko się tak robi przed kamerą. Okej. I w tych oczkach ścisłych chodzi po prostu o to, żeby dotrzeć na szczyt tego łańcuszka pomiędzy. I teraz tutaj jesteśmy w tym miejscu. Zrobiliśmy sobie te cztery oczka ścisłe w górę. I teraz tutaj mamy znowu do zrobienia łańcuszki, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem oczek łańcuszka. I na poprzednim łańcuszku zawiesić oczkiem ścisłym. Więc przechodzimy do czynów. Jesteśmy na szczycie tego łańcuszka i robimy 8 oczek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I tutaj pod łańcuszek, nie wbijając się w żadne oczko, robię oczko ścisłe. Nie wbijałam się w żadne oczko, mniej więcej na środku, potem sobie można to przesunąć i znowuż robię raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i oczko ścisłe wbijam pod cały ten poprzedni łańcuszek, łańcuszek z poprzedniego rzędu. Oczko ścisłe. W ten sposób to wygląda. Prosta sprawa. Zrobimy to sobie do końca okrążenia i potem przejdziemy sobie dalej. Mam 8 ostatnich oczek łańcuszka na szydełku. Wbijam się w to oczko tutaj ścisłe, które robiliśmy ostatnie na tym poprzednim łańcuszku, czyli tutaj jest nasze ostatnie 8. I tu się wbijamy w ten szczyt. I robimy oczko ścisłe. I teraz wzór na 8 rząd każe nam zrobić jedno oczko ścisłe w górę. Po tym łańcuszku, czyli gdzieś tu sobie wybieram pierwsze oczko i robię oczko ścisłe. I teraz co my tu mamy? Mamy 3 oczka łańcuszka do góry, co oznacza, że pewnie będziemy robić słupki i tak będzie. I robimy tak. Pod tym łańcuszkiem, pod tymi łańcuszkami, nie w żadne oczko się nie wbijamy, tylko pod łańcuszek. I robimy jeden słupek, drugi i trzeci słupek. Pomiędzy teraz będą 3 oczka łańcuszka. Raz, dwa i trzy. I znowuż robimy 3 zwyczajne słupki. Raz, dwa i trzy. I powstaje nam coś takiego. Teraz przechodząc do kolejnej dziurki, nie robimy pomiędzy żadnych oczek, tylko od razu nawijamy już narzut na słupek i robimy 3 słupki już w kolejnej dziurce. Trzy słupki. Po 3 słupkach 3 oczka łańcuszka i znowu 3 słupki.
pomiędzy tutaj powstaje nam taka sekwencja. Bardzo prosta sprawa, zróbcie sobie rząd ósmy, spotkamy się jak zwykle przy łączeniu i rozpoczęciu kolejnego rzędu. Już jestem praktycznie przy końcówce rzędu, mam dwa słupki i ostatni, trzeci słupek. Żeby ten rząd zamknąć, wbijamy się w raz, dwa, trzy, trzecie oczko z tego pierwszego łańcuszka, oczkiem ścisłym. I teraz każą nam się przesunąć oczkami ścisłymi o raz, dwa, trzy, cztery oczka ścisłe, czyli w każdym z trzech pierwszych słupków robimy oczko ścisłe, raz, dwa, trzy i jeszcze w pierwszym oczku łańcuszka. Ciach. I teraz będziemy robić słupki podwójne, więc robimy trzy, cztery oczka łańcuszka do góry, które nam udają pierwszy słupek podwójny, dwa nawinięcia i pod to oczko się po prostu wbijamy, nie w, pod, znaczy w tą dziurkę, nie, pod, nie w żadne konkretne oczko. Robimy dwa i zamykamy je razem. Robimy 7 oczek łańcuszka. 5, 6, 7. I w tym samym oczku wykonujemy znowu dwa podwójne słupki połączone razem na górze. Tak jak było poprzednio. O, tu mi uciekło. Jeden, dwa i mamy trzy pętelki na szydełku, czyli dwa te podwójne słupki i pętelkę z łańcuszka pomiędzy nimi zamykamy razem. I tak to wygląda. Teraz będziemy przechodzić do kolejnej sekwencji, ale pomiędzy mamy trzy oczka łańcuszka. Dwa nawinięcia i znowu robimy to samo, czyli jeden słupek podwójny, drugi słupek podwójny, zamykamy razem, robimy 7 oczek, 5, 6, 7 oczek łańcuszka i znowu dwa podwójne słupki w tej samej dziurce. Drugi. Tutaj trochę mi się zaplątało. I zamykamy. I tak to wygląda. Jest to mianowicie rząd 9. Tak jak widzicie, to się tak ładnie układa. Rząd 9 przeróbcie i spotkamy się przy końcówce. W rzędzie 9 jestem już przy końcówce. To znaczy mam ostatnie 3 oczka łączące. 3, 4 i w czwarte oczko z pierwszego łańcuszka łączę oczkiem ścisłym. I teraz tak, rząd 9 mamy za sobą. 4 oczka w górę. 4 oczka ścisłe. Czyli robimy raz, idziemy po tym łańcuszku, dwa, o, nie ma ostrości, trzy i ostatnie oczko, cztery. Cztery oczka ścisłe mamy zrobione i teraz tak. Robimy 3, 4 oczka łańcuszka, ze względu na to, że to one zastępują nam taki jakby pierwszy słupek podwójny. I teraz robimy 13 oczek łańcuszka jeszcze. Trzynaście. Taki mamy tutaj długi łańcuszek. I teraz
robimy dwa nawinięcia, trzymamy sobie tutaj palcem, wbijamy się w to samo oczko, pod te same 7 słupków, gdzie byliśmy, 7 oczek, gdzie byliśmy przed chwilą. Tutaj nam się trochę zroluje, ale jakoś musicie to opanować. I przewlekamy. O, tutaj pominęłam jedną pętelkę. O. I teraz tak. Mamy ten długi łańcuszek i dwie pętelki na szydełku. Robimy dwa nawinięcia, bez żadnych oczek, bez niczego. Wbijamy się pod 3 oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu. I przewlekamy. 2 razy. Mamy 3 oczka na szydełku. Znowu robimy 2 podwójne narzuty. Teraz wbijamy się pod kolejną pętelkę, czyli pod 7 oczek łańcuszka. Znowu przewlekamy przez 2. I mamy taką samą sytuację jak w wcześniejszych rzędach. Przewlekamy przez wszystkie pętelki, ponieważ robimy 3 słupki podwójne łączone razem na górze. Ja wiem, że trochę czarna magia, ale spokojnie. Początek jest lekko inny, dalej będzie troszkę prościej. I teraz mamy te 3 słupki podwójne łączone w jednym i pomiędzy nimi zawsze będziemy robić 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 oczek łańcuszka. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 2 nawinięcia i wbijamy się w to samo oczko, w którym byliśmy przed chwilą, w którym robiliśmy ostatni słupek podwójny, czyli pod 7 oczek łańcuszka. Przewlekamy tylko 2 razy, znowuż 2 nawinięcia. Ja sobie to też tak trzymam palcem. Teraz wbijamy się pod 3 oczka łańcuszka z poprzedniego rzędu. Tak jak przed chwilą, tylko 2. Mamy 3 pętelki na szydełku. Znowu 2 nawinięcia i wbijam się pod 7 oczek łańcuszka, czyli w tą dłuższą pętelkę. I przewlekam przez wszystkie. I tu będzie nam powstawać coś takiego. Będzie taka dłuższa pętelka. Ta akurat jest taka lekko niekształtna ze względu na to, że tutaj będziemy odliczać 4 oczka łańcuszka i tu będziemy zamykać i ona się wtedy tak ładnie do tego trójkącika ułoży. Pomiędzy każdym z 3 słupków łączonych razem mamy taką pętelkę. Jesteśmy w tym miejscu. Mamy 3 słupki podwójne łączone razem w jednym i one się wbijają w te dziurki z poprzedniego rzędu, a pomiędzy nimi mamy 13 oczek łańcuszka. Przeróbcie sobie ten rząd do końca i spotkamy się na łączeniu. No i dobra, jesteśmy na końcu 10 rzędu. Łańcuszek z 13 oczek zrobiony. Pierwszy podwójny słupek zrobiony, drugi podwójny słupek zrobiony. I teraz trzeciego podwójnego słupka nie będziemy robić, tylko on wyjdzie nam z tej pierwszej takiej długaśnej pętelki. Wbijamy się oczkiem ścisłym w raz, dwa, trzy, czwarte oczko. Robimy taki myk, że zbieramy tutaj i przeplatamy to oczko ścisłe przez te wszystkie pętelki. I w ten sposób mamy zamknięte okrążenie. Z niego na razie no niewiele wynika. Ja sobie tak tutaj zawsze naciągam, żeby te pętelki, te miejsca na tych pętelkach tak się ładnie poukładały. I teraz po tej pętelce naszej, tutaj mocniej zaciągnę, i teraz po tej naszej pętelce musimy się wspiąć o 2 oczka w górę. Tu byliśmy wbici, więc jedno oczko ścisłe. O, i widzicie, tak ładnie nam połączyło tutaj robótkę. Drugie oczko ścisłe. Ciach. I mamy już te oczka zrobione. Teraz robimy 3 oczka łańcuszka do góry, co ewidentnie oznacza, że będziemy tutaj robić słupki, a nie podwójne słupki. 14, o ile dobrze policzyłam. Tak, 14
słupków umieszczamy tutaj pod tą pętelką. Z tym, że teraz umieszczamy ich 14, ponieważ ten pierwszy 3 oczka łańcuszka udają nam pierwszy słupek, więc w kolejnym będziemy robić ich 15. Jak Wam się nie mieszczą, widzicie, ja dosyć szeroko przerabiam, ściągam je sobie do brzegu i przerabiam dalej. Piętnaście razem z tym, tymi oczkami początkowymi. Tak to ładnie wygląda. Bardzo ładnie nam się to układa. I teraz bez żadnych oczek pomiędzy w kolejnym robimy po prostu 15 słupków. Czyli cały ten rząd składa się z samych słupków i tak to będzie wyglądać. Przeróbcie sobie rządek do końca i spotkamy się w rzędzie 12. Spójrzcie tylko, jak to kapitalnie wygląda. Te płatki na końcu robią mega wrażenie. Ja jestem na końcu tego rzędu. Wykonałam ostatnie 15 słupków. I już Wam pokazuję, co robimy dalej. Żeby się połączyć, wbijamy się. Raz, dwa, trzy. Trzecie oczko z pierwszego łańcuszka, który zawsze robimy na początku, i tu robimy sobie oczko ścisłe. I teraz ze wzoru chcą od nas jedno oczko ścisłe jeszcze w pierwszym słupku. I mamy to. Oczko ścisłe mamy. I teraz tak. Przez trzy rzędy będziemy robić dokładnie to samo, czyli rząd. Teraz zaczynamy rząd 12. Robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka, tyle nam tutaj każą zrobić na początku. Jeszcze jedno oczko robimy dodatkowe. To będzie wynikać ze wzoru, zaraz zresztą zobaczycie. I co drugie oczko będziemy robić słupek, a pomiędzy każdym słupkiem będziemy robić jedno oczko. Tak jak już robiliśmy gdzieś wcześniej, na początku. Więc robimy nawinięcie jedno, bo to jest tylko słupeczek. Omijamy pierwsze oczko, wbijamy się w kolejny. Kolejny słupek i robimy ciach słupek. Teraz pomiędzy słupkami jedno oczko łańcuszka. I teraz dalej. Znowu robimy nawinięcie. Omijamy jedno oczko, jeden słupek i wbijamy się w kolejny. Tak jakby to jedno oczko łańcuszka, które robimy na górze, musimy je wtedy pominąć na dole i powstaną nam takie puste krateczki. I znowu robimy jedno oczko, nawinięcie, pomijamy jedno na dole i ciach słupek. Zobaczcie, tak to się prezentuje. I tak robimy do końca tego pierwszego wachlarzyka. I teraz sprawdzę, czy mi tu się tak wszystko wyszło tak, jak chcą we wzorze. Tak, wyszło mi dokładnie tak samo, jak we wzorze, ponieważ pierwszy słupek z tych 15 robimy oczko ścisłe, potem jedno pomijamy, potem robimy słupek na słupku, potem jedno pomijamy, słupek na słupku, jedno pomijamy, słupek na słupku, a na tych pominięciach oczka, tak jak tutaj macie. I teraz wyszło mi dokładnie tak samo jak we wzorze, że w przedostatnim słupku z tych 15 zrobiłam słupek, tak jak mam tutaj. I został mi ten ostatni słupek z tego wachlarzyka i pierwszy słupek z kolejnego wachlarzyka pomijamy. Tu jest po prostu te nasze jedno oczko łańcuszka, które właśnie zrobiłam. I jeszcze raz, ostatni słupek z tego
wachlarza pomijamy i pierwszy słupek z tego wachlarza pomijamy, wbijamy się dopiero w drugi. Ciach. I powstaje nam coś takiego. I tak musicie sobie przerobić aż do samego końca. Na końcu będziecie mieli jedno oczko łańcuszka i raz, dwa, trzy, trzecim z pierwszego łańcuszka oczek, które robiliśmy, zamykacie oczkiem ścisłym i wtedy trzy oczka do góry, trzy oczka łańcuszka do góry, jedno dodatkowe, tak jak w tym rzędzie i znowu cały rząd tak samo. Zamykamy w ten sam sposób i 14 rząd też robimy dokładnie tak samo. Z tym, że tutaj w tych kolejnych rzędach już nie macie tego wachlarza, a po prostu słupek na słupku robicie przez cały czas. Myślę, że nie ma potrzeby tego pokazywać. Ten kawałeczek w zupełności Wam wystarczy. Ja proponuję, żebyśmy spotkali się po tych trzech rzędach. No i dobrze. Ja sobie te moje trzy rzędy zakończyłam. Połączyłam oczkiem ścisłym w trzecim oczku od dołu. Tak ta nasza siateczka tutaj wygląda. I teraz mamy rząd 15. Bardzo analogiczna sytuacja. Robimy trzy oczka łańcuszka na początek i zaraz za tymi trzema oczkami robimy sobie tak narzut, bo będziemy robić słupki. Pod to oczko nie wbijamy się w to jedno oczko, które mieliśmy tu na początku, tylko wbijamy się w tą dziurkę. Robimy słupek, kolejny słupek, tym razem robimy na słupku, teraz robimy 5 oczek łańcuszka, 5 oczek łańcuszka i łączymy oczkiem ścisłym w, teraz sobie tutaj policzę, pomijamy to pierwsze oczko, pomijamy to oczko, które mamy w sensie kolejne po tym ostatnim słupku. Tu się wbijaliśmy w ten słupek, więc to oczko pomijamy, ten słupek pomijamy, to oczko pomijamy i wbijamy się oczkiem ścisłym w ten słupek. Aha, ścisłe, ja już chciałam robić dalej. Czyli to wygląda tak. Teraz znowu robimy 5, 2, 3, 4... 5 oczek ścisłych i taka sama sytuacja, omijamy tak jakby dwie krateczki i wbijamy się w ten słupek po dwóch krateczkach, z tym, że teraz nie robimy oczka ścisłego, tylko znowu tą samą sekwencję, czyli narzut i jeden słupek, narzut, teraz w oczku. Drugi słupek, narzut i na słupku słupek. Czyli pomiędzy tymi naszymi pętelkami z oczkami ścisłymi będą potrójne, będą trzy słupki. I teraz robimy jedno oczko łańcuszka, ciach, i znowu wykonujemy to samo. Z tym, że pomijamy to oczko. To oczko łańcuszka, które zrobiliśmy sobie teraz, to tak jakby zastępuje nam to oczko. I znowuż robimy trzy słupki. Tak to wygląda. Z taką małą przerwą tutaj. I teraz znowu 5 oczek łańcuszka, pomijamy tak jakby dwie krateczki, wbijamy się dopiero w drugi słupek i oczko ścisłe, 5 oczek łańcuszka, teraz jak widzicie już powtarzam tą sekwencję kolejny raz, a i tak, zamknęliśmy oczkiem ścisłym, mamy drugi łańcuszek z 5 oczek, nawijamy, pomijamy znowu tak jakby dwie krateczki i w ten słupek
robimy słupek. Jeden. Drugi pod spodem. I trzeci w słupku. I dwa razy już wykonałam tą samą sekwencję. I sekwencję powtarzamy w kółko przez cały rząd. Kończymy ten rządek. Ostatnią tą sekwencję słupków mam zrobioną. Robię oczko łańcuszka, tak jak nam tu każą we wzorze, i w raz, dwa, trzecie oczko od dołu pierwszego łańcuszka wbijam się oczkiem ścisłym. No i mamy to. Czyli rząd 15 za nami. Rząd 16 rozpoczyna się dokładnie tak samo, czyli 3 oczka łańcuszka w górę. I tak. W kolejnym słupku słupek zwyczajny, ciach. W kolejnym słupku słupek. Mamy 3 słupki na 3 słupkach. Znaczy słupki. No tutaj ten pierwszy zastępuje nam te 3 oczka zastępują nam słupek, ale uznajemy, że możemy tak powiedzieć. I teraz zmieniać nam się będą tylko te łańcuszki pomiędzy, bo robimy. Raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Zawieszamy je oczkiem ścisłym pod tą pętelką z 5 oczek, które robiliśmy wcześniej. Oczko ścisłe. Tak. Teraz robimy znowu 3 oczka łańcuszka. Zawieszamy oczkiem ścisłym pod kolejną pętelkę. Tak to mniej więcej wygląda. I jak możecie się domyślać, znowu robimy 3 oczka łańcuszka i 3 słupki, słupek na słupku. Powtarzamy tą sekwencję. Teraz 2 i 3. I teraz jeszcze jedna zmiana w tym rzędzie, to znaczy do tej pory mieliśmy tutaj pomiędzy tymi słupkami jedno oczko łańcuszka, a teraz mamy po prostu 2 oczka. 2 oczka łańcuszka i znowu słupek na słupku, 3 słupki. I tak to wygląda. Myślę, że nie ma sensu już tutaj dalej się rozwodzić. Zmiana zaszła tylko tutaj w tych łańcuszkach. I w tym łańcuszku dodajemy jedno oczko więcej. Dalej sobie poradzicie. Poprzedni rząd był praktycznie identyczny. Więc przeróbcie sobie ten rządek. I spotkamy się na końcu. Rząd 16 już prawie kończę. Zostały mi jeszcze tylko 2 oczka łańcuszka. I 3 oczko ścisłe. W trzecim oczku od góry. Dobra, i teraz rząd 17. Tradycyjnie 3 oczka łańcuszka do góry. I teraz będziemy robić znowuż słupki w dokładnie taki sam sposób, czyli słupek na słupku. Dobra. Mamy je, tutaj nam taki powstaje taki wzorek. I teraz robimy 4 oczka łańcuszka. 2, 3, 4. Zawieszamy w samym środku, czyli tak, tu mieliśmy 3 oczka łańcuszka, tu 3 oczka łańcuszka i tu 3 oczka łańcuszka, to zawieszamy w tym środku. Pomijamy to pierwsze i to ostatnie oczko, zawieszamy w środku. I znowuż 4 oczka łańcuszka,
jak się domyślacie, 3 słupki, słupek na słupku. Tutaj taka sama metoda będzie się przez jakiś czas powtarzać. Tak się nam to prezentuje. Pomiędzy mieliśmy jeden, teraz mieliśmy 2 oczka w poprzednim rzędzie i teraz będziemy mieli ich 5. Teraz będziemy mieli ich 5. 5 oczek. 4, 5. Narzut. I znowuż 3 oczka. 3 słupki, przepraszam bardzo. 2. I 3. Tutaj z taką dłuższą pętelką nam to wyszło pomiędzy. Prosta sprawa. Na razie przeróbcie ten rząd. To jest rząd 17. I spotkamy się w kolejnym. Serwetka już jest coraz większa i zaczynam mieć pewne obawy, czy ona przypadkiem nie będzie falowana, ponieważ bardzo ciężko jest ją rozprostować. Widzicie, nadmiar materiału jest dość spory. Czasem się to zdarza w wzorach gazetkowych, że robią nam taki psikus. Już mi się to zdarzyło 2 razy. Wzór miał być płaski, wyszedł falowany, ale nie doszliśmy jeszcze do końca. Być może któryś z rzędów, któryś z miejsc będzie bardzo ściągał ją do środka. Także zobaczymy. Rząd 17 mam już praktycznie zakończony. Teraz będziemy go zamykać. Ostatnią sekwencję mam przerobioną i teraz mam tutaj 2, czyli 5 oczek. 2, 3, 4, 5. I wraz 2, 3 w trzecie oczko od góry. Wbijam się oczkiem ścisłym. Dobra. I teraz tak, rząd 18. Tradycyjnie zaczynamy tak samo. Raz, 2, 3 oczka w górę. I na 2 pozostałych słupkach słupki, tak jak poprzednio robiliśmy. Cały czas ten wzorek, ten pasek nam tu się powtarza. I teraz pomiędzy będzie mała zmiana. To znaczy, robimy 2 oczka łańcuszka i gdzie zawieszamy? Znowu będzie podobna sytuacja, to znaczy zawieszamy tutaj pod jedno oczkiem ścisłym, robimy 2 oczka łańcuszka i zawieszamy tu pod kolejną pętelkę, pod kolejne oczko łańcuszka i 2 do zrobienia. Taka sama sytuacja jak była tutaj wcześniej, teraz znowu analogicznie robimy zwyczajne słupki. Raz, 2. I 3. Ta sekwencja nam się tutaj już ładnie wyłania. I teraz pomiędzy będzie lekka zmiana. To znaczy, robimy 2 oczka łańcuszka. Jeden słupek, który wbijamy. Tu jest ta pętelka z 5 oczek. Pomiędzy tymi naszymi sekwencjami wbijamy tu słupek, nie w żadne konkretne oczko, po prostu pod pętelkę. Robimy 3 oczka łańcuszka i znowu robimy słupek. Po słupku, tak jak na początku, 2 oczka łańcuszka. I znowuż sekwencja tych naszych 3 słupków obok siebie. 2. I 3. I teraz tutaj znowu będziemy zawieszać
łańcuszki, tak jak robiliśmy przed chwilą w poprzednim. Jesteśmy konkretnie w rzędzie 18. Tutaj musimy go sobie ładnie przerobić. Zróbcie to, spotkamy się na końcu, będzie rząd 19 i powolutku, powolutku będziemy zbliżać się do końca. Kończymy ten rząd, czyli rząd 18. Mam 3 ostatnie oczka, właściwie to 2 ostatnie oczko łańcuszka zrobione i wbijam się w raz, 2, trzeci od dołu, tak jak zawsze, oczkiem ścisłym. Ciach, żeby sobie to połączyć. No okej, okay. I zaczynamy rząd 19. Tradycyjnie 3 oczka łańcuszka do góry, jeden narzucik na słupkach, słupki i nasz tradycyjny początek zrobiony. Teraz dalej. Teraz będziemy robić 3 oczka łańcuszka. 3 oczka łańcuszka. I zawieszać będziemy sobie to oczkiem ścisłym tutaj w tym środeczku. Ciach. Znowu 3 oczka łańcuszka. I tradycyjnie narzucik. I robimy 3 słupeczki. Raz. 2. I oj, coś tu uciekło. I 3. Tak to tutaj wygląda. Powoli nam się to zwęża. Schodzi do środka. Teraz tak, pomiędzy tym będziemy robić 2 oczka i w tych najpierw robimy narzut, będziemy robić dużo słupków, ale najpierw robimy narzut. Pierwszy słupek wbijamy w jeden z tych słupków, który robiliśmy tu pomiędzy, dokładnie w pierwszy. Dobra, mamy go. Teraz wbijamy pod tą pętelkę tutaj 5 słupków. Tu można sobie tak odłożyć. Mamy te 5 słupków. I w kolejny ten słupek robimy znów słupek. Taka muszelka nam tutaj powstaje. I analogicznie, to jest wszystko symetryczne, 2 oczka również po drugiej stronie. I znowu jedziemy. 3 słupki. Zawieszanie oczek, zawieszanie łańcuszków, czyli 3 oczka łańcuszka, zawieszamy tu w środeczku, trzy oczka łańcuszka i lecimy po drugiej stronie, znowu słupki. I znowu ta sama sprawa, czyli 2 oczka, słupek na słupku, 5 słupków w oczku i słupek na słupku. W ten sposób nam to wychodzi. 2 oczka i znowu 3 słupki i tak dalej do końca tego rzędu. Kończę już ten rząd.
Robię dwa ostatnie oczka łańcuszka i zawieszam w trzecim oczku łańcuszka z początku. Ciach. Przechodzimy do rzędu 20. W rzędzie 20 zaczynamy tak samo, czyli 3 oczka do góry. I teraz 2 słupki. Po jednym w każdym, tak jak do tej pory. Tu widzicie, ten motyw się powtarza. I teraz tutaj nie będziemy już nic łączyć. Znaczy nie będziemy już zawieszać żadnych łańcuszków. Po prostu robimy jedno oczko łańcuszka i od razu przechodzimy do robienia słupków. Prawie tą górę, tą łezkę tutaj taką mamy zakończoną. Chwilkę Wam pokażę. Tak, trzy już mam. I ona, ta łezka nam się tak schodzi do środeczka. I tak to wygląda w tej sekcji. Teraz pomiędzy tymi łezkami będziemy robić tak. Dwa oczka łańcuszka. Słupek na pierwszym słupku. Z tych 7, które robiliśmy. Dwa oczka łańcuszka. Słupek na kolejnym słupku. Nic tutaj nie pomijamy. Dwa oczka łańcuszka. Słupek na kolejnym słupku. I tak aż do końca tej muszelki. Cały czas robimy w ten sam sposób. Czyli pomiędzy każdym słupkiem są dwa oczka łańcuszka. I teraz znowuż tutaj mamy tą naszą łezkę, w której najpierw robimy trzy słupki. Tak jak mówiłam, jedno oczko łańcuszka i znowuż trzy słupki. I tutaj znowu mamy muszelkę, dwa oczka łańcuszka, słupek na słupku, dwa oczka łańcuszka, słupek w kolejnym słupku i tak do końca ten motyw już się będzie powtarzał. Zakończcie, przeróbcie sobie ten rząd, zakończymy go razem i kolejny rząd jest już rzędem ostatnim. Rząd 20. Już sobie zakończyłam. Przechodzimy do rzędu 21. Tutaj już mam połączone w trzecim oczku od góry. I teraz tak. Robimy 3 oczka łańcuszka. Ciach. Jeden narzut. W kolejnym słupku z 3 robimy słupek. Robimy narzut. Tak, żeby lepiej było widać. Nie wbijamy się w ten słupek, tylko wbijamy się w środkowy z tej kolejnej części. Robimy słupek, ale tylko raz przeciągamy, zostawiamy 2 pętelki. Nawijamy ponownie i w kolejnym słupku tutaj robimy znowuż słupek. Raz i potem przeciągamy przez wszystkie 3. Potem robimy 3 oczka łańcuszka. Pomijamy te pierwsze 2 oczka z tego wachlarzyka tutaj. Pomijamy te pierwsze 2 oczka. Będziemy się teraz wbijać tutaj w tą pętelkę i robić 3 podwójne słupki łączone razem na górze. Już to robiliśmy, tylko że 2 razy. Czyli tak, nawijamy podwójnie, wbijamy się tutaj.
Robimy. Jeden słupek, ale dwie pętelki zostają na szydełku. Od łańcuszka i od tego podwójnego słupka. Nawijamy ponownie dwukrotnie. W tą samą pętelkę się wbijamy. I znowu wykonujemy ten sam manewr. Mianowicie przebijamy tylko dwa razy i jeden. I pętelka zostaje. Czyli teraz mamy trzy. Dwa podwójne słupki i ta pętelka od łańcuszka. Sobie je tutaj przyciągnę, zrobię sobie miejsce. I robimy trzeci, czyli znowuż podwójnie nawijamy, wbijamy się w to samo miejsce. Robimy raz, dwa. Mamy cztery pętelki i na koniec przewijamy przez wszystkie cztery. I tak te trzy podwójne słupki w jednym wyglądają. Pomiędzy nimi i teraz każde takie potrójne, podwójne słupki będziemy robić w każdej tej dziurce, a między nimi robimy dwa oczka łańcuszka i teraz we wzorze mamy takie kółeczko. I to jest według wzoru pikotek, to są trzy oczka łańcuszka i jedno oczko ścisłe wkłuć w jedno oczko łańcuszka, w pierwsze oczko łańcuszka. Więc zrobiliśmy dwa oczka, tak jak we wzorze nam każą. Robimy pikotkę, czyli raz, dwa, trzy oczka łańcuszka i łączymy oczkiem ścisłym trzy oczka od szydełka, czyli tak jakby teraz te trzy oczka, które zrobiliśmy, łączymy. Czyli raz, dwa, trzy sobie odliczam. Wbijam jedno oczko, drugie oczko, trzecie oczko. Wbijam się w to trzecie. Przeciągam i robię oczko ścisłe. Robota nie jest łatwa, ale pikotki bardzo pięknie finalnie wyglądają, więc warto się pomęczyć. Dzisiaj u mnie w domu jest taki ruch, że przepraszam za wszelkiego rodzaju dźwięki. I teraz za tą pikotką robimy analogicznie dwa oczka łańcuszka, tak jak przed nią. I teraz robimy znowu te same słupki, co na początku. Robimy dwa nawinięcia, wbijamy się w kolejną dziurkę. Przeciągamy tylko dwa razy. I zostają nam na szydełku dwie pętelki. Jedna od naszego podwójnego słupka i jedna od naszego łańcuszka. Znowuż robimy podwójne nawinięcie. Wbijamy się w tą samą dziurkę. Przerabiamy tylko dwa razy. Pozostają nam trzy oczka na szydełku. Trzy pętelki. I znowu robimy podwójne nawinięcie. I może ten słupek pokażę Wam tak powoli. Przeciągamy przez pierwsze dwie niteczki, przez kolejne dwie niteczki i wtedy zostaje nam jedna pętelka. I tutaj mamy tak, trzy pętelki od trzech podwójnych słupków i jedna pętelka od łańcuszka. I teraz to przeciągamy razem przez wszystkie oczka. Przez wszystkie pętelki. I tutaj ta nasza pikotka tak się prezentuje, tak wygląda. I w ten sposób przerabiamy sobie wszystkie te dziurki od tego wachlarzyka. Zrobiony już mam cały ten wachlarzyk tym właśnie motywem. Te pikotki tak nam tutaj pięknie odstają.
nasze, jak ja to mówię, to są, generalnie nazywamy to grupami, ale ja nazywam to takimi małymi migdałkami. I teraz po nich, analogicznie do sytuacji tutaj z początku. Robimy 3 oczka łańcuszka, jedno nawinięcie. Wbijamy się w pierwszy ten słupek z tych sekwencji. Robimy słupek. I właśnie, on jest przerabiany tylko raz. Zostawiamy 2 pętelki na szydełku. Robimy nawinięcie, wbijamy się w drugi słupek. Ciach. Jedno nawinięcie. Tutaj mamy 2 te słupki i 2 pętelki od tych 2 słupków i 1 pętelkę od oczek łańcuszka. Robimy nawinięcie, pomijamy, tu są kolejne te 3 słupki, ten pierwszy pomijamy, wbijamy się w środkowy. Teraz mamy już 4 pętelki, znowu jedno nawinięcie i wbijamy się w ostatni ten słupek. Raz przeciągamy i mamy teraz wszystkie te słupki na szydełku plus oczka łańcuszka i przeciągamy przez wszystkie. I tak nam się pięknie tutaj ta sekwencja zamknęła. I teraz dalej, tutaj mamy kolejny wachlarzyk, więc znowu powtarzamy to, co mamy tutaj. Przeróbcie sobie to do końca, to jest nasz ostatni rząd. Prezentuje się ona bardzo ładnie. Ode mnie to na razie tyle, zobaczycie jeszcze dalej efekt po krochmaleniu i zdjęcia. Ja mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Serwetka bardzo krótka, bardzo szybka. Ten schemat dostaniecie w linku w formie PDF-u do pobrania z mojego dysku Google. Będziecie mogli sobie go pobrać, wydrukować i za oglądanie. Bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Jest Was coraz więcej. Powtarzam to co filmik, ale faktycznie... Być może i powoli, ale coraz więcej jest osób, które chcą dziergać czy tam szydełkować razem ze mną. Bardzo się cieszę. Zawsze staram się przekazać Wam wszystko, co wiem i zawsze staram się przekazywać Wam te projekty jak najbardziej przystępnie. Piszcie komentarze, swoje opinie. Oczywiście zachęcam do subskrypcji, do polajkowania, do kliknięcia w dzwoneczek. I oczywiście standardowo wspominam jeszcze o tym, że jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, to większość moich autorskich wzorów pojawia się w niewielkich kwotach na moim sklepie Ravelry. Tam możecie je kupić, w ten sposób mnie wesprzeć, moją działalność i to, abym mogła te projekty robić dla Was dalej. Bardzo Wam dziękuję i życzę miłego szydełkowania.